to była no, tylko i wyłącznie ta informacja miała charakter prasowy. Ponieważ ta informacja skierujecie Państwo na Ski, tak? Ja mam wniosek formalny. Z uwagi na słowa, które zostały wypowiedziane przez Pana Burmistrza, wnoszę o zaprzysiężenie, o odebranie przyrzeczenia. Ta informacja, ponieważ ta informacja miała charakter jedynie prasowy. W tym miejscu obwiniony Andrzej Słonawski wnosi o odebranie od świadka przyrzeczenia. Dobrze. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać za mną słowa przyrzeczenia. Świadomie znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome, co mi jest wiadome. Dziękuję bardzo. Proszę, co świadek dalej pomiędzy? No więc to była informacja udzielona, że tutaj jacyś panowie mają zamiar. Nawet tego maila nawet nie czytałem, tylko szef biura promocji mi tam poinformował, że przyszło, że ktoś się tutaj wybiera pod budynek naszego sądu czy prokuratury. Mają zamiar wybrać się pod budynek sądu czy też prokuratury. No i zorganizować jakąś demonstrację. I to dobrze pamiętam, że sprawa dotyczyła praw ojca. Znaczy, że... O ile dobrze pamiętam, sprawa dotyczyła obrony praw ojca, tak? Obrony praw ojca. I tylko tyle mi wiadomo było, bo to... Natomiast potem po jakimś czasie dowiedziałem się, że ta demonstracja się odbyła. No, to jest jakimś tam... Nie wiem, no, znaczy interwencją policji i tak dalej, i tak dalej. No i od osób pracujących w sądzie, że wiem, że to tyle, nie wiem kto, co i jak, tylko że tam sporo hałasu było i jakieś były zakłócenia pracy. Od osób pracujących w sądzie wiem, że były tam jakieś zakłócenia hałasu, tak? Zakłócenia porządku, tak? Tak, potem ze zdziwieniem się dowiaduję, już nie pamiętam w jaki sposób, że tutaj państwo demonstrujący wystąpili do nas o wydanie zezwolenia na odbycie tego zgromadzenia. Ze zdziwieniem dowiedziałem się później, że organizatorzy zgromadzenia wystąpili do nas o wydanie zezwolenia na odbycie zgromadzenia. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Po czasie na taką drogą, to znaczy przyszła kserokopia maila rzekomo wysłanego do nas. Ale tutaj mam przed sobą. Ja już się zwracam do pana. Tak, to tak. Chyba tą drogą. Przyszła do nas kserokopia maila skierowanego do nas. Rzekomego maila. To znaczy rzekomo skierowanego, to precyzyjnie, rzekomo do nas skierowanego. Kserokopia maila rzekomo skierowanego do nas, tak? No, który wedle tutaj państwa miałby wypełniać, przepraszam, już. Który według państwa, czyli panów organizatorów, tak? Tak, tak. Który według panów organizatorów miałby wypełniać. Proszę bardzo. No i teraz chcę. Miałby wypełniać co? To znaczy wypełniać wymogi zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie. Wymogi zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie zgromadzenia. Tak? Chciałem tutaj niniejszym
wyjaśnić, że... Ja chciałem wyjaśnić, że... Drogą elektroniczną można składać takie wnioski. Natomiast warunkiem koniecznym jest ten podpis kwalifikowany. Drogą elektroniczną. Czyli podpis elektroniczny. Składać takie wnioski. Jednak warunkiem, natomiast warunkiem koniecznym jest tak zwany podpis kwalifikowany. Mhm. Czyli podpis elektroniczny. Czyli podpis elektroniczny. No a inna droga pozostaje konwencjonalna, to znaczy składania wniosku bądź pocztą konwencjonalną. Inną drogą jest konwencjonalne złożenie wniosku. To jest zawiadomienie, tak? Tak. Zawiadomienia. Znaczy tego wniosku, na przykład tego wniosku o odbycie zgromadzenia. Mhm. Za pośrednictwem poczty, czy bądź też osobiście, bądź też osobiście złożenie. Czy też osobiście. Dobrze. W sekretariacie, w biurze obsługi interesantów. Mhm. Ale mhm. to jest tak, nawet gdyby ten mail doszedł, nie stwierdziliśmy, żeby taki mail do nas dotarł, to z treści, nawet gdyby dotarł, to on nie wypełnia wymogu poza podpisem elektronicznym, to przede wszystkim nie ma. Tam jest wyraźnie napisane ani daty urodzenia, ani miejsca, to znaczy czasu przeprowadzenia. Tam jest godzina między 11 a 13. Wczytywałem się nawet tutaj przed tym, przed wejściem. Nie ma daty, kiedy to zgromadzenie miałoby się odbyć, czyli podstawowej informacji nie ma. Ale powiadam, pierwszorzędnym warunkiem byłby tutaj tak, po przede wszystkim ten mail powinien dojść i posiadać podpis elektroniczny, żeby go merytorycznie rozpatrywać. On już był obciążony, ten dokument, który Państwo tutaj przedstawili, jest obciążony tymi dwiema wadami. Mianowicie nie ma daty urodzenia i nie ma, także no, szereg tutaj, powiedzmy, uchybień jest. Ale najważniejsza jest informacja, ten mail w ogóle do nas nie dotarł. A więc mówimy o tym, że ten wniosek został złożony, wniosku de facto nie było. Wniosku o odbycie zgromadzenia. To jest informacja, którą przekazuję. Czy jeszcze coś chciałby świadek powiedzieć? Najpierw może swobodnie się świadek wypowie, za chwilę będziemy zadawać. To jest tyle, bo więcej pytania, nie ma. Tak? Ja chciałam zapytać pierwszą rzecz, czy w czasie tego trwania zgromadzenia, czy ktoś z sądu rejonowego w Ostródzie kontaktował się z panem? No nie przypominam sobie, ja post factum, nie przypominam sobie, i też w formie... Żeby ktoś z przedstawicieli sądu czy prokuratury, tak? Rejonowej w Ostródzie, nie przypomina pan sobie, żeby ktoś sądu? Nie przypominam sobie, wysokiego sądu. No informacje do tego typu zdarzeń, 35-dni tego typu, no takich zgromadzeń może akurat nie w obronie, ale w ogóle różnego typu zdarzeń jest, powiedziałbym, obyczajowych, innych jest tak sporo, że po takim czasie trudno mi odtwarzać po prostu tym wydarzeniem. Z całą pewnością nie żyliśmy. Dobrze. A proszę powiedzieć, czy kto w urzędzie, znaczy może tak, zaczniemy od tego, adresem tutaj, to informacja ostatnia, która właśnie od Państwa przyszła. Chciałam się najpierw powołać na tą informację. Odpowiadając na pismo, uprzejmie informuję, że załączony przez Państwa mail z dnia 17 września 2010 roku, wysłany na adres Urzędu Miejskiego Małpa Urząd Ostróda.pl ze strony poczta WP.pl nie dotarł do tutejszego urzędu. Informujemy, że są dwie możliwości przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, logując się na skrzynce podawczej Cyfrowy Urząd, do której odnośnik można znaleźć na urzędowej stronie WIP, lub wysyłając e-mail podpisany podpisem kwalifikowanym. Ponadto mail wysłany z poczty Porozumienie Rawskie Małpa WPPR z dnia, i tutaj też pisze Pan o tym, że nie spełnia wymogów artykułu 7 ust. 2 ustawy Prawo Zgromadzenia z dnia 5 lipca 1990 roku, brak daty urodzenia organizatora zgromadzenia oraz planowanej daty przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Chciałabym zapytać,
ponieważ ten adres um@ostruda.pl to jest ten adres, który właśnie ze strony internetowej, ponieważ my to sprawdzaliśmy, to wynika. I według tutaj panów na ten adres i tutaj zresztą z tego załączonego załącznika wynika, że no, przynajmniej został na wasz adres przesłany, tak? I chciałam zapytać, czy... Nasi elektronicy nawet sprawdzali, bo my nie mamy żadnego interesu, to po prostu interesu nawet, żeby ukrywać, że coś takiego przyszło, tym bardziej, że on gdyby nawet przyszedł, to i tak nie spełniał tych wymogów tutaj w tej sprawie. No dobrze, najpierw... Więc powiedzielibyśmy, że przyszedł, świadka, że nie zareagowaliśmy. Najpierw musimy ustalić kilka kwestii, tak. To znaczy tak, skoro panowie tutaj dołączają dokument, że taki mail został nadany, także będziemy musieli zwrócić się do tej wirtualnej Polski o informację, kiedy zostało to państwu doręczone i czy w ogóle zostało to doręczone, tak? Bo to jest państwa, jakby no, od państwa informacja, że nie dotarł, tu od państwa jest informacja, że wyszedł, tak? Z ich poczty. Także coś się z tym musiało stać. A druga sprawa, jeżeli wirtualna Polska ten mail doręczała i faktycznie będzie potwierdzenie, że doręczyła, no to również będziemy się musieli zwrócić do administratora, który administruje tym waszym adresem um@ostruda.pl, czy faktycznie potwierdza on, że został doręczony, tak? Z dwóch stron jakby musimy jeszcze uzyskać informacje, bo to, że elektronicy tam nie znaleźli i te informacje, no to jest jedna rzecz. Ja chciałam właśnie zapytać, jak wygląda ta droga, jeżeli taki mail zostaje wysłany, tak? Przez jakąś osobę na państwa ten adres um@ostruda.pl, to najpierw kto tam odpowiada za to, jeżeli on trafia, to jest najczęściej tak? Jest wydrukowany, trafi na dziennik podawczy i trafia do tego typu korespondencja trafia do odpowiedniego wydziału, który się daną sprawą merytoryczną. A kto się zajmuje tym wydrukowaniem? Wydział Spraw Obywatelskich. Jeżeli ten adres, to powinien trafić do sekretariatu. Czyli Wydział Spraw Obywatelskich się zajmuje tym potem, to znaczy trafiłby potem po zrobieniu tak zwanej poczty każdego dnia, to było wydrukowane, trafiłby do Wydziału Spraw Obywatelskich, który takimi sprawami się zajmuje i wtedy prawdopodobnie by państwo otrzymali, żeby to dotarło, otrzymaliby informację, że że wniosek nie spełnia wymogu wniosku, bo brakuje tego i tego, o czym już tutaj Wysokiemu Sądowi wspominałem. Ja za chwilę o to zapytam. Chciałam zapytać, ten pierwszy etap, jak ten mail wpływa, kto się tym zajmuje, do kogo on wpływa? No ten kto mail, osobiście, tak? Ten mail wpłynąłby do sekretariatu w Urzędzie Miasta. Do sekretariatu w Urzędzie Miasta, tak? Dobrze. I następnie przekazywany do Wydziału Spraw Obywatelskich, tak? Tak. I reszta tak. Jeżeli to jeżeli ktoś porusza sprawy inwestycyjne, to trafi do Wydziału. Ja rozumiem, o tej tematyce, tak, o tej tematyce. A proszę powiedzieć, jeżeli taki mail, no, czy to zawiadomienie zgodnie z prawem o zgromadzenia, z ustawą, nie, zawiera właśnie takie wady, to państwa, jaki jest dalszy tryb postępowania? W tym wypadku, to znaczy ten mail, no, tę kserokopię, którą tutaj za pośrednictwem sądu, jak słyszę, otrzymaliśmy, to znaczy, wykazane by było, jakie błędy to znaczy zawiera, że trzeba i byłoby pouczenie, co należy zrobić, żeby nadać bieg sprawie. W tym wypadku wystosowalibyśmy tą samą drogą elektroniczną, czy? Jeżeli tam adres był, to pewnie drogą my odpowiadamy pocztą konwencjonalnie. W tym wypadku wystosowalibyśmy drogą pocztową informację, że zawiadomienie to nie odpowiada wymogom, tak? Tak. I czego brakuje, tak? W tym przypadku otrzymali państwo. Dlatego jeszcze biegu nie było, ten bieg sprawy nie został nadany, bo fizycznie tego maila nie było. A jeszcze chciałam zapytać, ponieważ zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, tam jest, że czyli na 30 dni wcześniej, a najpóźniej, chyba najwcześniej 30, a najpóźniej na 3, tak? 3 dni, tak? Dni przed zorganizowaniem zgromadzenia.
Czy właśnie tutaj, jeżeli ten termin był tak krótki, to również byście... Tak, no skąd mnie, nawet gdyby to przyszło, tak, to skąd byśmy wiedzieli, czy to jest krótki, czy późny, skoro z tego wynika, no, to panowie mogą zajrzeć, bo przeglądałem, tam jest godzina podana, 11, mm-hmm, podejrzewam 13, mm-hmm, natomiast nie ma dnia. Przez przeoczenie nie ma dnia, no więc z Duchem Świętym trzeba być, żeby stwierdzić, o jaki dzień panom chodzi. Natomiast jeżeli takie zawiadomienie do was wpływa i nie ma tej daty, na przykład daty, no to takie, a jest telefon podany, to nie kontaktujecie. To są takie, proszę, wysokie osoby, są tacy wysoce teoretyczne rozważania, bo po raz pierwszy z czymś takim mam do czynienia. Mhm. Po prostu trudno mi powiedzieć. W każdym razie wiem, że jeżeli ktoś zwraca się do nas, popełnia jakiś poformalny błąd, my przysyłamy informację, uprzejmie informujemy, co należy zrobić, że należy ponowić próbę, usuwając błąd czy brak. Dobrze. Zasada jest prosta. Jeszcze chciałam zapytać świadka o treść pisma, które świadek również no, podpisał, czyli można powiedzieć, był autorem tego pisma. Na jakby udzielając odpowiedzi na pismo Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie zwróciła się do pana burmistrza miasta Ostródy. Wówczas pan sprawował obowiązki burmistrza. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie zakłócenia ładu i porządku publicznego w dniu 22 września 2010 roku. Tak dalej. Organizatorzy wymienionego zgromadzenia w osobach pan Andrzej Słonawski i Waldemar Kalinowski twierdzili i na słuszność swoich racji okazali w trakcie przeprowadzanej interwencji mail wysłany do Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie zaadresowany do burmistrza miasta Ostróda z datą 17 września, jednocześnie twierdząc, że dopełnili swoich obowiązków zgodnie z ustawą o zgromadzeniach i to zgromadzenie jest legalne. Dlatego też w ramach pomocy prawnej proszę w miarę możliwości o szybkie udzielenie odpowiedzi, czy potwierdzacie otrzymanie wymienionego e-maila, czy na wymienione zgromadzenie była zgoda, czy nie wyrażono zgody, czy w ogóle nie rozpatrzono tego wniosku. Jeśli państwo posiadacie dane istotne, to również proszę je przesłać. I pan tutaj w odpowiedzi na to pismo, odpowiadając na pismo dotyczące czynności wyjaśniających i tak dalej, uprzejmie informuję. Tak, wpłynął mail od pana Andrzeja Słonawskiego w dniu 21 września 2010 o godzinie 14:51. Była to tylko informacja. Nie wydałem żadnej zgody na wyżej wymienione zgromadzenie. Nadesłana informacja nie spełniała warunków, jakie musi posiadać wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia masowego. I chciałam zapytać właśnie w związku z tym, że ustawa o zgromadzeniach tutaj publicznych mówi o tym, że osoba, która, czy organizatorzy, którzy zamierzają odbyć zgromadzenie, zwracają się jakby tylko zawiadamiają urząd, tak? Czy w takim przypadku, jeżeli wszystko jest w porządku, taką teoretyczną tutaj sytuację chciałabym panu przedstawić, jeżeli wszystko jest w porządku, to również jakaś zgoda jest na to zgromadzenie wydawana? Nie, bo zgoda jest, jeżeli wypełnia się do dokumentu, to zwykle tak, to znaczy też my musimy wiedzieć, jaki to jest charakter, czego dotyczy, no, czy to grozi jakimiś tam perturbacjami, powiedzmy, związanymi z porządkiem, zagrożeniem bezpieczeństwa i tak dalej. I takie decyzje wydaje no, dotyczące organizacji imprez masowych i tak dalej, i tak dalej. Twierdzę, żeby to wszystko było prawidłowo zrobione, pewnie by była taka decyzja, no bo z pisma wynika, że miało być pokojowo i przeprowadzone, no więc... Mimo wszystko chciałam zapytać, czy bo tutaj jest w ustawie o prawo zgromadzenia jest mowa o tym, że organ